Witajcie, najmilsi. Co prawda widzieliśmy się na żywo w niedzielę, a normalnie daję vloga w środę, ale zagęszczamy ruchy, dlatego że zbliża się sezon i po prostu chciałem zrobić follow-up na temat tego, co się działo podczas ostatnich testów, dlatego że jesteśmy bogatsi o trochę więcej czasu, trochę więcej wypowiedzi, trochę więcej analiz. Więc chcę teraz przejść przez to, co tak naprawdę można sądzić ogólnie o stawce, o testach przez kilka zespołów. Zaczniemy od tego, że Marcin Budkowski twierdzi, że nie ma już środka stawki i tłumaczy jaki może być układ sił. Potem temat. Numeru, czyli mm, czas tandemów. Zastanawiam się, czy Formuła 1 rodzi się nowa era, krok po kroku. Ona jeszcze nie jest ustanowiona, natomiast jakby się na tym zastanowić, wszelka logika wskazuje na to, że Formuła 1 będzie dążyła do tego, żeby jednak zespoły działy w tandemie. Żeby po prostu pary ekip. Red Bull już to ma, Mercedes, moim zdaniem, już to ma. Ferrari do tego dąży, ale o tym trochę później. Do tego jeszcze powiemy trochę o triku Tsunody i e, wielki potencjale AUF e, Tauri, dlatego że. No, to był ten zespół, który zwrócił szczególną uwagę podczas testów z tym właśnie kierowcą. Pytanie, na ile to było takie no, trochę trikowe, powiedzmy, na ile to było jakby powyżej tego, na co stać Alfa Tauri, a na ile jest to prawdziwy potencjał. Do tego parę zdań na temat Bulla, który jest bardzo szczęśliwy z przygotowań, były zupełnie inne niż kiedykolwiek wcześniej. Najlepsze przygotowania w historii zespołu, jak to mówi Helmut Marko, ale czego są ostrożni przejdziemy do dni filmowych Mercedesa, które odbyły się ponad bez forteli i porozmawiamy trochę o intrygującej teorii na temat przyczyny problemów tej ekipy, teorii, która naprawdę się klei. Do tego dobre wieści z Alfa Romeo. Z pewnością jest dużo lepiej pytanie o ile McLaren jest zaskoczony kreatywnością swoich inżynierów, to też ciekawe. W Alpine jakby obawy co do tempa Fernando Alonso, jakoś tak nie wygląda. Natomiast dużo ciekawych wieści, jeśli chodzi o George'a Sella i Williamsa. Przewinął z wiatrem, tak nazwałem ten dział. George mówi o kaprysznej aerodynamice Williamsa, którą pokazywałem ostatnio na live. Natomiast twierdzi, że jest to taki efekt zamierzony, tak? że tutaj Williams obstawia. No, kilka wyścigów dosłownie z całego sezonu, ale o, te, o tym trochę później. Do tego jeszcze osobny temat, plan George'a Russell'a, na temat e, e, jakby plan emerytury dla Louisa Hamiltona, autorstwa George'a Russell'a. A, e, a w, na koniec Has przyznaje, że mogą być nowym Williamsem i o tym, jak zespół wystraszył Mika Schumachera. E, o sile spokoju na Vettela, jeśli chodzi o Stana Martina i Pirelli zapewnia, że zespoły odzyskają dawną prędkość już od samego początku. Oczywiście tematów dużo, więc musimy przyspieszyć, bo postaram się mówić cały czas wolno. W każdym razie tematów jest dużo i zaczynamy od Macieja Butkowskiego. Bardzo ciekawe wypowiedzi. Nasi strate strategzy w naszej bazie są zajęci starając się oszacować wpływ opon, ilości paliwa i tak dalej, aby zrozumieć na czym stoimy, ponieważ nas to ciekawi. Myślę, że nie ma już czegoś takiego jak zespołu środka stawki. To jest po prostu stawka. Mam na myśli to, że wciąż oczekujemy, że na czele będzie Mercedes. Nawet jeśli mieli pewne problemy, to tak naprawdę także ukrywają swoje osiągi. Szczególnie na początku testów. Wciąż oczekujemy, że Red Bull będzie mocny, ale za nimi to tak naprawdę już tylko stawka. Gdzie jesteśmy w tej stawce, trudno ocenić. Oczekuję, że będziemy mocni. McLaren sprawia dobre wrażenie, sprawia wrażenie, że jest szybki. Także Aston Martin, kiedy byli w stanie jeździć, byli dość szybcy. Jeśli chodzi o resztę, tak naprawdę nie wiem. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobrze zarysowany obraz i że faktycznie będziemy szli w tym kierunku, to tylko będzie kwestia detali już zarysowanie, Ciągle wiele niewiadomych i to nie ujawni tego od razu wszystkiego pierwszy wyścig, ale będziemy mieli jakieś tam pojęcie. Przechodzimy do tematu numeru. Ale zaczniemy od yy, yy, tsunody. Generalnie Alfa po prostu zamieszała, choć kieruję się za, 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 za tym taki japoński fortel, ale yy, na, na początek Helmut Marko, bo on będzie dużej w dla rtl -u. Nasz Yuki Tsunoda pokazał sensacyjną formę podczas testów. Oczekujemy, że Alfa Theory będzie na czele środka stawki. To są oczekiwania Helmuta Marko. Pamiętajcie, że te oczekiwania są bazowane nie tylko na tym, co dzieje się w Alfie Teorii, nie tylko na tym, co robi Tsunoda, ale także na tym, jak mocno czuje się Red Bull. Czego oczywiście aż. no tego wam. Te, tego nie powiedzą yy, wprost bo Mercedes jest zagadką, natomiast to nie tylko wyniki i poczynanie Alfy skłaniają Helmuta Marko do przekonania, że będzie dobrze. Tak? tutaj Także to, co robi Red Bull ma duże znaczenie, szczególnie to, co zrobiła Honda. Natomiast Tsunoda, oczywiście drugi czas testów, bardzo blisko Maxa Verstappena. Wmieścił się w niecałej dyszce. Było bardzo fajne porównanie zresztą okrążeń onboardowych i Verstappena i Tsunody. Ktoś tam zwrócił uwagę, że Red był bardziej nerwowy. Nie do końca, czy znaczy, powiedzmy, były dwa, trzy miejsca, gdzie na wyjściach na prostą musiał odwinąć na chwilę Max po to, żeby go nie obróciło, ale to nie było takie dzikie, prawda, szalone ratowanie, tylko po prostu były takie drobne ruchy korekcyjne, nic takiego wielkiego. Trzeba mieć na względzie, że Max jechał na twardszych oponach. To po pierwsze, a po drugie, jak wypatrzyli, bacznie obserwatorzy, jaki Tsunoda no, stosował kreatywne używanie systemu DRS, czyli otwierał go na przykład na wiedzie na otwierał go wiele wcześniej niż strefa DRS na torze. I to nie było jedyne miejsce, w którym na miał otwarty DRS, gdzie inni kierowcy nie mieli. Jeśli się zastanawiacie, jest to w pełni legalne, dlatego że to jest, są testy, tak? więc tutaj jest pełna swoboda. Natomiast jeżeli coś takiego zacznie robić podczas weekendu wyścigowego, także podczas wyścigu głównie. No, w ten czas raczej to nie zadziała, tak? wówczas pojawią się kary. Co ciekawe, nabijał się zresztą z tego Landon Oris na Twitterze, yy, zadając pytanie, jak tam DRS. <laughs> tak więc, Sunoda absolutnie pojechał bardzo dobrze i yy, jest bardzo obiecujący, pomimo tego obrotu, który wykonał yy, jadąc za Kimim, zdaje się, z Alfonso, mówi, że, ten, że nie zdążył jeszcze poznać kimiego, więc to był dobry sposób na przywitanie się z Kimim, na powiedzenie hello. <laughs> yy, natomiast generalnie spisał się mega dobrze. I to, że miał te swoje triki, jeśli chodzi o DRS i uzyskanie lepszych czasów, to nie ujmuje mu tego, jak się dobrze spisał. Natomiast cały czas daje nam w pewnej perspektywie to, na co stać i jego, i Alfa Tauri. Natomiast co mówi Pierre Gasly? Po trzech dniach jest znacznie lepiej niż było w, o tej samej porze roku w Barcelonie po tej samej ilości czasu. Więc jestem naprawdę szczęśliwy. No, to, co mówi, to, że po prostu po trzech dniach ja z Barcelonie nie byli w tym punkcie. I to, to absolutnie fakt. Myślę, że wiemy, którzy rywale będą bardzo szybcy. Wiemy, gdzie my mamy drobne problemy w tym momencie, ale mam nadzieję, że możemy znaleźć pewne odpowiedzi w nadchodzących dniach. Naprawdę mam nadzieję, że będziemy walczyć po, o dobre punkty. Dobre punkty, to znaczy nie jeden punkt, jak przy Farci, tylko w prowach do dwóch, tylko po prostu dobre punkty. No to bliżej tam, wiecie, 4, 6, 8, 10, nie, to są dobre punkty. Niezawodność była perfekcyjna przez te 3 dni więc od, po tej stronie wszystko wygląda pozytywnie. Po tej stronie garażu, tak? Bo po stronie garażu Cnody nie do końca. Tam były usterki, szczególnie drugiego dnia. Widzieliśmy, że Mercedes ma bardzo mocny silnik. Pokazali to e, dzięki McLarenowi i Williamsowi, e, więc e, oni mają duży potencjał. E, nie chce się za bardzo ekscytować zanim zabierzemy się za kwalifikacje, e, ale i wówczas za dwa tygodnie będziemy mieli pełny obraz. Mówi Pierre Gasly. Natomiast jakby czytając te wypowiedzi, generalnie newsy z obozów Red Bulla i Alfy Tauri, patrząc na to, co robi Alfy Tauri, taka myśl mnie natnęła wieczorową porą. Jaki jest największy problem Formuły 1 teraz, się mieli wymienić? Taki najpoważniejszy. Ja wiem, że mogą być na to różne pomysły, ale wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, taki największy, który Formuła 1 stara się rozwiązać, wymyślając różne formaty, na przykład Weekend Grand Prix, jest to, że nie ma walki o świata, bo tego nie można nazwać walką, Luis może powtarzać 100 razy jak to bota go naciska, a w tym roku akurat to może być prawda, jak to go naciska, jak mu jest ciężko itd. i tak dalej, on lubi pimpować swoje, tak, swoje heroiczne dokonania, natomiast fakt jest taki, że po prostu jest... nie ma konkurencji, ani w, ani w zespole, ani pośród innych kierowców, więc brak walki na czele jest największym problemem. A co jeśli kibice w końcu by dostali prawdziwą walkę Mistrzostw Świata? I do tego jeszcze nie kierowców tej samej ekipy, a kierowców dwóch ekip. W tym celu przecież wprowadzono limity budżetowe. W tym roku 145 milionów dolarów na sezon, potem będzie spadało o 5, o 5, więc będzie malało. I do tego jeszcze ten skalowany czas w tunelach aerodynamicznych czyli zespoły, które skończą sezon, skończyły w zeszłym roku sezon, sezon najwyżej, mają mniej czasu do dyspozycji w tunelach aerodynamicznych niż ekipy, które były na dole. Najwięcej czasu ma Williams. I teraz zwróćcie uwagę, jest taki efekt, znaczy duzi mają więcej pieniędzy, tak? mieli te budżety, mieli na zespół Formuły 1 typu Mercedes, tak? czy Ferrari właśnie, i, czy Red Bull i nie mogą wydać tych wszystkich pieniędzy na ten jeden team. Mogą wydać więcej niż 145 milionów dolarów, o wiele, ale nie aż tyle. Więc Więcej mają gdzie wydać. Ktoś powiedział, no to można to schować do kieszeni, z drugiej strony... Zwróćcie uwagę też, że będzie większa konkurencja, dlatego że celem zrównania, celem limitów budżetowych jest sprawienie, żeby nikt nie mógł kupić sukcesu. Ja wiem, że pieniądze to nie wszystko, i Toyota jest najlepszym przykładem na to, wydała ponad 2 miliardy dolarów na Forum 1, nie wygrała ani jednego wyścigu. I miała budżety absolutnie na poziomie topowych ekip, tak więc pieniądze to nie wszystko, ale ostatecznie nie jest tak, że has walczył Mistrzostwo Świata, czy będzie walczył, który ma w zasadzie jeden z najmniejszych budżetów, czy ostatnio Williams. Tak? I to jest między innymi dlatego, choć nie, nie tylko, ale między innymi dlatego, że no, dysproporcja w zarobkach i dysproporcja w wydatkach jest, jest bardzo duża, więc wprowadzenie mitu budżetowego ostatecznie prędzej czy później doprowadzi do większej konkurencji. I skoro tak, jeżeli masz dwa zespoły w stawce, Czyli albo dwa swoje zespoły jak Red Bull, albo yy, tak jak masz kolaborację jak Mercedes czy yy, i Aston Martin, czy też Ferrari z hasem w to powoli wchodzi. Yy. No tak, no to idealnie byłoby doprowadzić do sytuacji, w której o tytuł walczą dwa zespoły, tak? I minimum dwóch kierowców, a może i trzech, tak? Bo mogą być dwa kierowcy jednej ekipy i jeden w trzeciej ekipie. I do tego wszyscy ci trzej kierowcy to mogą być twoi kierowcy. Zwróćcie uwagę, no, teraz już tak, na oba zespoły wydacie tyle samo. Wcześniej było tak, że był, nie było limitów, więc tutaj był priorytet. był tutaj był było gdzieś tor zawsze team tak naprawdę satelicki, betim, który nie miał prawa. Jego celem nie było w ogóle ściganie gdzieś na górze. Od zeszłego roku wprowadzili Alfa Tauri i powiedzieli, że to teraz już nie będzie tak naprawdę Team B, tylko to będzie taki team, powiedzmy, siostrzany i że ostatecznie było tam gdzieś z tyłu, po, po między wierszami powiedziane, że jego celem jest tak naprawdę w pewnym momencie po prostu także walka z Red Bullem. Tego nie powiedzieli otwarcie, ale generalnie ono, że to taki jest kierunek, tak, żeby oni mogli być konkurencyjni. Więc wyobraźcie sobie, że nagle rozwiązujecie problem Formuły 1, bo kibice przed telewizorami oglądają walkę dwóch, trzech kierowców, kierowców z różnych ekip i na koniec są wasze ekipy. Czyli dostarczasz rozrywki i nie mordujesz Formuły 1, tak jak to robi Mercedes, i wciąż wygrywasz. To jest taka win-win situation, tak? Dlatego, że jeden team wygra, a ten, który przegra, przecież nie będzie miał mniej fejmu przez to, tak ludzie nie przestaną kupować Red Bulla, jeśli dajmy na to, nie wiem, za 2-3 lata Red Bull przegra z Alphontauri, tak, to no nie będzie tak, że nagle im spadnie sprzedaż, ona cały czas będzie rosła, bo to jest marketing, tak, i cały czas na górze będą te dwa zespoły przede wszystkim, które będą walczyły mistrzostwo, o mistrzostwo świata, one, te, naz te nazwy i te nazwiska będą się przewijały. Więc jest to pomysł na pyszną y, promocję obu marek za budżet mniejszy niż dotychczas wydawał Red Bull na y, Formułę 1. Y, zmierzam do tego, że kiedyś to osoba z zespołem skazanym na to, że nie miał szans, a teraz w rodzinie Red Bulla y, no, może się stać narzędziem fenomenalnej nowej strategii marketingowej. I sportowej. Tylko oczywiście krok po kroku, nie od razu, natomiast krok po kroku. W najgorszym wypadku ciągle jest tak, że obstawiasz dwa różne koncepcje. Masz pewne że części, dzielicie to są raczej dobre części. No i macie team Red Bull'a i team AlphaTauri, Tauri, którzy mają z oddzielnych inżynierów, którzy pracują na przykład nad aerodynamiką. I oni idą w dwóch różnych kierunkach. I no, jeżeli nie uda się zrobić tak, że nasze zespoły będą na samym czele, a pewnie się będzie zrównywało, to zawsze, mając dwa zespoły, które mają równe szanse, równe budżety i dwie różne koncepcje, przynajmniej dajesz sobie szansę, że minimum jeden z tych zespołów będzie walczył o Mistrzostwo Świata. Cały czas to jest drugi powód, dla którego, bardzo ważny, dla którego teraz opłaca się przy tych limitach obstawiać dwie ekipy, a nie tylko jedną, szczególnie jeżeli te ekipy masz. Robisz dwie różne opcje, dwie różne wariacje. Jest jednak kwestia problematyczna. Oczywiście, jeżeli będziemy mieć na czele dwa zespoły, które należą do Red Bulla i w jednym z tych zespołów będzie Max Verstappen, no to mistrz świata musi zostać Max Verstappen, tak, bo inaczej być nie może. To jest ten kierowca Red Bulla, zakontaktowany na wielkie lata, na nim się opiera strategia marketingowa, wokół niego kręci się cały jeden zespół Red Bulla, na który się wydaje najwięcej ostatecznie, który jest priorytetowy, więc no, to jest jeszcze jedno takie bachnięcie. Natomiast do tego mogą też dążyć Toto Wolf i Lorenz Stroll i cały Daimler, mówiąc szczerze, szczególnie teraz, kiedy Daimler odpuścił część udziałów i ma tak 33%, ma Daimler z hakiem, 33% ma Inius i 33% mają Toto Wolf. Jest to tandem powiązanych ze sobą brandów, bo tak, zarówno Toto, jak i Lorenz, jak i Daimler mają udziały w Astonie Martinie. Daimler współpracuje technologicznie z Astonem Martinem, tak? Dostarczają, mają dostarczać układy napędowe do ich samochodów, do nowej gamy. Oba są bardzo promowane. Oba, zwróćcie uwagę, Mercedes podzielił się samotnem bezpieczeństwa i safety carem po raz pierwszy od 1996 roku, a to wiecie, no ja wiem, że to nie jest może... Yy, nie, nie, nie włączyć się telewizora, żeby oglądać safety carem, natomiast on się często pojawia i to jest jakby jakiś jedny, jednym z symboli 1, jest to, że safety carem jest Mercedes. I nagle, proszę bardzo, dzielimy to ze Stanem Martinem. Why? To, jest, to może być klucz Lorenza Strela do tego, żeby mieć zespół, który będzie w stanie walczyć o Mistrzostwo Świata, po prostu, na zasadzie takiego tandemu. Wówczas oczywiście chodziło o to, żeby dążyć, żeby to ekipy jakby Toto i Lorenza, ekipy, które są, jakby mają dużo wspólnego z Mercedesem, ten sam układ napędowy, żeby to one walczyły na szczycie Formuły 1. Oczywiście preferencyjnie, żeby wygrał Mercedes, ale... Albo minił jeden z nich, żeby walczył o Mistrzostwa. Wiecie co, teraz, kiedy są limity budżetowe, Będę zdziwiony, jeżeli oni jeszcze sami na to nie wpadnie. Nie, to po prostu wszystko, moim zdaniem, wszystko musi zmierzać do tego, żeby ostatecznie w Formy 1 były tandemy zespołów, czyli nie tak jak się obawialiśmy, że będą zawsze zespoły A i zespoły B, czyli ten pierwszy zespół typu Red Bull, Mercedes i Ferrari i, i pozostałe zespoły takie tutaj, że no, uciśnione, że używają zresztą tych samochodów i tak dalej. Moim zdaniem właśnie najmądrzejszym rozwiązaniem będzie obstawienie dwóch brandów, które będą w obrębie Waszych Waszego pola, tak? Waszych interesów i po prostu, niezależnie od tego, który brand wygra, wy jesteście zwycięzcami, a jak jeszcze dojdzie do tego, że one będą ze sobą walczyły, to kibice będą patrzyli przed tymi wzorami na walkę dwóch różnych ekip, tak? Bo będą się nazywały inaczej, będą miały inne barwy i to będą inne ekipy, ale i tak zwycięzcą będzie właściciel obu. Po prostu. Tak więc wydaje mi się, że jest to. Ciekawy jestem. Chętnie z Wami na ten temat podyskutuję. Zwróćcie uwagę, że Ferrari nie ma tutaj nikogo. Sauber od lat podkreśla zawsze swoją niezależność, czyli, tak, z jednej strony, współpraca, przepraszam, coś mi z Ferrari dość no, względnie ścisła, jeśli chodzi o układy napędowe, ma zostać przedłużona. Z drugiej strony, e, zawsze mówię, nie, że my robimy swoje samochody tak I, i, i to jest Sauber, czy tam teraz Alfa Romeo. Alfa Romeo jest tylko sponsorem, tytułarnym, nic więcej, tak. Nie, nie ma nic wspólnego de facto ta marka z zespołem Formu 1 jako. Team fabryczny, tak? Czy po prostu ktoś, kto robi samochody w tak? To w ogóle... to, to, to nie istnieje. To ten zespół... jak będę, nie wiem, może się zwrócimy na, na, na Patronajcie, będziemy ruszyć z nowymi programami, nie wiem, uzbieramy z 50 milionów euro i nazwijmy zespół... Cezary yy, Kutowski byłby super. Nie, ale może nie na to. No jakoś wymyślimy jakąś nową nazwę tutaj, z, z, zrobimy głosowanie i proszę bardzo, i będzie się Saber nazywał tralalala, yy, każdy sobie fajnie, tak szybko jedzie, żeby nie powiedzieć brzydko. Natomiast patrząc na Ferrari, że nie ma nikogo, zwróćcie uwagę, że has tak, siedziba w Maranello powstaje. Cześć inżynierów Ferrari idzie do hasa. Więc... A mówi się, że Alfa Romeo jest coraz bliżej rozstania z Sauberem. Sauberem, który podkreśla swoją niezależność. Więc się zastanawiam, czy być może has nie przejmie nazwy Alfa Romeo w jakimś momencie albo jakiejś innej nazwy. Która jest w obrębie e, FCA. znaczy teraz to już nie, nawet nie FCA, bo jeszcze się rodzina powiększyła. Czy, dobrze no, mówię, to ta rodzina się powiększyła? Chyba tak. E, no w każdym razie hmm, Has może być taki jak teraz Sauber, po prostu, y, no, bo, bo Has wiecie, że Has nie ma wielkich ambicji i dla niego to jest interes, tak? Więc on nie, nie, nie jest tak, że się mówi "kurde, mam zespół górny, i ktoś się nazywa po imieniu nazwisku", ale zajebiście nie. Nie, nie, to to nie jest coś takiego. To jest dla niego interes. Mówią, że, że, że założony ze względu na jego o, charakter jego interesów, tak żeby potrzebował czegoś takiego interesu jak Ale Formuła 1, gdzie można utopić trochę pieniędzy, przynajmniej... Yy... Teoretycznie. Natomiast no, generalnie nie ma ambicji mistrzowskich, więc on może każdą plakietkę walnąć na samochodzie pod warunkiem, że sponsor za to zapłaci, tak? czy że, 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 po prostu, że będą za, za to pieniądze. Więc Ferrari może przejąć kontrolę, to, to myślę, że to się już dzieje, nad drugą ekipą, dać jej dowolną nazwę typu Alfa Romeo albo jakikolwiek inny brand, niech nie się nazywa Jeep. Nie? Wyobraźcie sobie Jeep F1. <laughs> nie wiem, myślę, że do, do tego akurat nie dojdzie. Walnąć plakietkę i mamy dwie ekipy, znowu nasze. Dwa nasze brandy, które jeżeli się spiszemy, walczą na szczycie Formuły 1. Taki wam poddaję pod rozwagę. A teraz wracamy do Red Bull'a, który jest bardzo zadowolony. Dużo ciekawych wypowiedzi znowu ze z ust doktora Helmuta. Miło jest zobaczyć, że cała ta praca się opłaciła. Naszym celem było, była prędkość od samego początku. To był z pewnością najlepszy test, odkąd Red Bull, od, od, pod, powstał Red Bull Racing. Nie? To naprawdę, to już trochę lat minęło. Wszystko działało właściwie od samego początku. I faktycznie był to dobry początek, jak inny dla Red Bulla. Pamiętajcie, że to, ich, to był ich cel od lat, i w zasadzie y, przez lata problemem Red Bulla było to, że nie zawsze. Kiedyś to wyglądało trochę inaczej, ale w ostatnich latach, że Red Bull zaczynał sezon testy i sezon od problemów, i potem ścigał, potem dogadniał Mercedesa. Nagle BUM mamy testy i Mercedes ma problemy, a Red Bull, proszę bardzo, w zasadzie bez większych problemów technicznych tam. No owszem, może coś tam wyciekało z przodu samochodu Sergio Pereza i odpadła pokrywa silnika, ale generalnie rzecz biorąc, nie było to nic wielkiego, od początku tempo, przede wszystkim doskonałe, przepraszam, zbalansowanie. Co mówi dalej Hermut? W porównaniu z Mercedesem, nasz samochód wygląda najbardziej spokojny. To sprawia, że jest łatwiejszy dla kierowcy, ponieważ jest bardziej przewidywalny i można znacznie lepiej jechać na jego limicie. Taki był nasz cel. Szybki samochód, który jest przewidywalny, i myślę, że pod tym względem odnieśliśmy sukces. Jednakowoż, no dodał, Mercedes wciąż jest faworytem. Myślę, że jeździli z większą ilością paliwa niż my. To oznacza, że byli bardzo pewni swego i mają jeszcze coś w rękawie. Prawdopodobnie parę tych asów albo atutów. Nie, nie zobaczyliśmy jeszcze prawdziwego potencjału Mercedesa. Oczywiście. Widzieliśmy, że Mercedes miał problemy ze skrzynią biegów w swoim drugim, a także jego drugi zespół, czyli Aston Martin. Te problemy miały naturę elektroniczną. I zostaną bardzo szczegółowo przebadane. Jeżeli mają naturę elektroniczną, no to, to jest jakby prostszy sposób do, do ich naprawy, niż gdyby miały naturę mechaniczną, prawda? No bo to bo znacznie mniej kosztowne i znacznie mniej problematyczne, łatwiej można się z tym uporać, jeżeli to tylko elektronika. Więc w skrócie, niż gdyby trzeba było, no wiecie, rozbierać skrzynię i przerabiać, która jest w zasadzie homologowana, no dobrze mi się wydaje, więc, czy jak, jak była wadliwa, to zawsze można coś zrobić, ale a przede wszystkim to jest skrzyni biegów, jak podkreślał to, to nie zmienili, więc faktycznie jeżeli skrzynia jest ta sama i nie jest to kwestia tego, że nie wiem, że nie, nie jest się w stanie uporać z nowymi osiągami układu napędowego, a to by było dziwne, no bo pewnie jest mocniejsze, ale chyba nie, nie aż o tyle, no to w ten czas faktycznie może być to kwestia sterowania po prostu. Mercedes jest faworytem, a my jesteśmy jego pierwszym challengerem, tak? Wie, pierwszym rywalem. Tak widzę obecną sytuację. Za nimi, czy za nami, Yy, czeka, yy, czeka nas walka. Myślę, że McLaren yy, trochę się wyróżniał, yy, ale nie jest na poziomie Mercedesa i naszym. Yy, z całą pewnością środek stawki jest znacznie bliżej siebie, mówi, Hor yy, mówi Marko. Horner dodaje. Yy, o Mercedesie to jest ten zespół, to klasa sama w sobie. Dwa lata temu mieli problemy podczas yy, testów zimowych, ale w Melbourne nas zmiażdżyli. Yy, prawda jest. Yy, to prawda że ten samochód nie wyglądał za dobrze przez pierwsze dwa dni jazdy w Bahrainie, ale takie rzeczy mogą się w forumy jeden zmie zmienić bardzo szybko. Jest to sekuracja, ale absolutnie zrozumiała, tak. Nie dziwię się im, biorąc pod uwagę to, co wyprawiał Mercedes przez te wszystkie lata. Mercedes może mieć problemy z balansem, być może nawet duże. Miejmy nadzieję, że wtedy będzie inny niż świata, ale. Mercedes to Mercedes. Jedyne co ich może powstrzymać, to właśnie limit budżetowy i konieczność skupienia się i przeznaczenia czasu i pieniędzy na auto na przyszły rok. To jest ich jedyny problem. Gdyby nie to, nikt by się pewnie nie zająknął, że, że wszyscy mieliby 99% pewności, że Mercedes, nawet jeśli początek sezonu będzie miał słabe to tak od czwartego w porywach do szóstego wyścigu będzie na swoim miejscu. Po prostu. Natomiast teraz ta zmienna, właśnie, czyli nowe regulamin, limity budżetowe i ilość, ilość czasów w tunelu aerodynamicznym, tylko to sprawia, że Mercedes może być naraz tak dróg i może się okazać, że jednak będzie zbyt daleko, że problem będzie zbyt duży, żeby go rozwiązać, tak, żeby go rozwiązać, nie poświęcając przyszłego sezonu. Tylko na tym się zasadza nadzieja, co też pokazuje, że w zasadzie te zmiany Formule 1 to... Na lepsze przyszłe. Czy inaczej, Mercedes z całą pewnością ma ogromny potencjał, ale to, co mogło pójść źle, to już poszło. A skoro jesteśmy przy Mercedesie, no to jeszcze oczywiście dni filmowe. Dziś mieli dzień filmowy, dziś we wtorek. 16 marca, yy, ale ponoć nie był to jakiś sposób, nie wiem, szukania na ostatnią chwilę nowych osiągów. Nie, ponoć nie mieli żadnych drastycznych przeróbek, niektórzy twierdzili, że mieli przednie skrzydło. Mercedes zaprzeczał te, temu. Ponoć po prostu, no wiecie, ten yy, jeździli, po prostu były kamery, tak, samochody, no nie transmisyjne, ale samochody ze sprzętem. No, jeździli ponoć po pentisakir, po czyli tej dłuższej pętli, a nie po to, że Grand Prix po prostu. Brali, kręcili i, i kręcili samochód. To nie wiem, dlaczego mi się często miś... nie mieć, tylko alternatywy przypomina. I ten i yy... Winnicki on się nazywał Jan Winnicki. To znaczy postać powstać grana przez Janusza Jasa? Bo on miał kilka takich kultowych tekstów. Jeden z tych tekstów był taki, że ten, że jakiś chyba oddział. Ormo, czy jakieś inne bojówki państwowe, policyjne zadeklarowały się, że ten, że posprzątają salę y, tam, dla jakichś, nie wiem, zebrania opozycjonistów i było takie poruszenie, że prowokacja, prowokacja, oni przyszli, poustawiali krzesło posprzątali i poszli. <laughs> to, to jest bardzo, to znaczy, element głę, głębszej, jakby, trzeba po prostu kojarzyć y, PRL trochę i też Alternatywne 4, żeby rozumieć, jaka, to, jaka to jest postać i co on sobą reprezentuje. Natomiast teraz właśnie z tymi dniem filmowymi tam to mi się przypomniał ten epizod właśnie o tych oni przyszli, no samochód i poszli, nie było żadnych kombinacji. Eee, tak czy inaczej, Mark Szurec, czyli był kierowca Formuły 1, teraz ekspert. Bardzo ciekawa materia na temat problemów Mercedesa. De facto, no, sam wam o tym mówiłem, tylko nie rozbudowałem tego aż tak daleko. Mówiłem o tym. W zasadzie jak na zakończenie zeszłego sezonu, jak mówiłem, jaka jest nadzieja, że Mercedes nie będzie na górze, to mówiłem o tym, że wycięcia w nie podłodze i yy, plus nowe opony mogą sprawić, że po prostu, że koncepcja samochodu, która bardzo dobrze działa przy tamtych oponach i przy takiej podłodze, yy, może się okazać, że, 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 że po tych wycięciach i na nowych oponach, że nie będzie działała. I Mark Szyrym mówi coś takiego. Yy, mam taką teorię. Płaski samochód jak Aston Martin czy Mercedes, yy, środek ciężkości ma bardzo ładnie umieszczony w samym środku, pod samochodem. Z powodu tych cięć podłodze stracili z tyłu docisk aerodynamiczny i środek ciężkości, chodzi o, znaczy inaczej, środek docisku aerodynamicznego, o bo to, to chodzi, e, przesunął się w, tego, w wyniku tego na środek. Ja wcześniej, wcześniej mówiłem, że środek ciężkości, nie, on mówi cały czas, że środek docisku aerodynamicznego, więc, więc wybaczcie, tłumaczę z angielskiego na, na bieżąco zwracając Ten środek docisku aerodynamicznego, który był ładnie centralnie, bo mieli płaskie auto, a nie high rake, czyli do, tyłek do tyłu. Eee, ze względu na to, że tył odstaje, bo po prostu nie ma takiego docisku, nagle przesuwa się naprzód i auto robi się nadsterowne. Tak wytrąca auto z e, w, równowagi. Jak dla mnie to jest tylko problem z wyważeniem, e, z którym muszą się uporać. E, po prostu nacisk, e, ciśnienie powietrza przesunęło się naprzód. E, i tak samochody wpadają w nadsterowność. To oznacza, że zespół robi się trochę luźny. Jak to rozwiązać? To są moje dywagacje, no, najlepiej dodać docisk z tyłu. Może być problem dlatego, że wiecie, Mercedes ma bardzo znowu bardzo długo ukrywał y tę część podłogi do samego końca, ona wygląda bardzo misternie, być może nie działa jeszcze tak jak chcieli, być może mi korelacja w tym roku nie wyszła, tak? Mówiłem o tym z dwa vlogi temu minimum że będzie ta kwestia, to, to ucytę z kogoś, że Skija chyba z taki, że kluczowa będzie korelacja, sprawdzenie czy, czy nadal się to koreluje, to co robią w tunelach aerodynamicznych, to co robią na grafikach komputerowych, na, na, na symulacjach komputerowych, czy to ma przełożenie na torze, więc może to był problem z korelacją, który można jakoś tak, miejmy nadzieję, że nie za duży, jak jesteśmy fanami Luisa i Mercedesa, a jak chcemy, żeby był nowy mistrz świata, to miejmy nadzieję, że jest duży. Więc może to nie wyszło, no, tak czy inaczej, no trzeba najlepiej dodać docisk z tyłu, dlatego że po prostu zwiększamy ogólną przyczepność samochodu, no jeżeli nie, a chcemy auto zbalansować, no to trzeba zdjęć z przodu, tak? no to wtedy samochód jest bardziej wyważony, ale też ma mniejszy docisk, czy inaczej, no tak, ma mniejszy docisk, przez co bardziej obciąża opony jeszcze, prawda to może to jest, tu, 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 tutaj jest problem że yy, z wyleczeniem tego przez opony, bo może się okazać, że jak się zdejmie na przykład z przodu, to przednie opony się przegrzewają, albo że będzie problem z dbaniem o ich temperaturę. Tak więc no, kompleksowy problem, zawsze mówiłem, że to jest wycięcie w podłodze i opony. Natomiast no, jest to najprostszy sposób taki na wstępie, tak zdjąć z przodu dociski, wtedy, wtedy auto jest lepiej zbalansowane, bo z przodu relatywnie mniej dociska w porównaniu z tyłem. Eee, są oczywiście, może działać ciśnieniami, ale tutaj jest bardzo wąskie pole manewru, dlatego że te opony są bardzo, bardzo wrażliwe. Gdyby opony były bardziej stabilne w Formule 1, na pewno byłoby łatwiej takie problemy naprawiać. A teraz, niestety, całe auto musi być tak dopasowane, spot on, żeby opony wszystkie działały dobrze. To jest duży problem i to jest głupie rozwiązanie, dlatego że to sprawia, że trzeba więcej widać pieniędzy na tam, gdzie się dużo wydaje, bo jest bardzo skomplikowane. Tak, góra samochodu, e, tylko dlatego, żeby no, jak najlepiej wstrzelić się w opony. Nie? To dlatego cały czas, to, to, to co mówi Sebastian Vettel, że wymyślanie innych formatów to jest próba obejścia problemów zasadniczych, których nikt nie rozwiązuje. Zasadniczym problemem Formuły 1 są opony, które są zdecydowanie zbyt wrażliwe e, na różnego rodzaju czynniki. Po prostu to jest ten problem i on powoduje wiele innych problemów, łącznie właśnie z takim. Jak jeszcze można to rozwiązać? Można się bawić oczywiście balansem, tak zmieszczeniem balansu, no bo każdy dąży do tego, żeby mieć balans do doważenia samochodu do wagi minimalnej i zmianami w zawieszeniu. Jednak podstawowy problem trzeba rozwiązać aerodynamicznie, bo aerodynamika w Formuji 1 rządzi, jeżeli chodzi, jeżeli problem jest z balansem aerodynamicznym, to największe lekarstwo, najlepsze to jest właśnie poprzez zmiany w aerodynamice. Natomiast Schürer jeszcze mówi, że Bottas z tym problemem sobie radzi lepiej. To jest też coś, co przepchnęło mi przez myśl, jak patrzyłem na onboardy i na to, Botas jechał, szczególnie ten onboard, o którym mówiłem, tak wiecie, na krawędzi, ostrożnie, hu, 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 ale tam nie było strachu, tam była bardzo zła pewność i bardzo precyzyjna jazda na limicie, a Lewis obrócił się dwa razy w tym czasie. Znaczy nie w tym samym, bo nie mogli jeździć równocześnie, natomiast no generalnie w te dni. Eee, co mi eee, Odnotowałem, że w Mercedesie Bottas eee, znacznie lepiej radzi sobie z samochodem. Bottas ma znacząco inny styl jazdy, eee, lepiej sobie z tym radzi. W tym momencie samochód jest bardziej pod Bottasa. I to, może, to może być prawda, eee, ale sądzę, że w pewnym momencie znajdą ustawienia, które także będą pasowały Louisowi. Dla mnie jest to bardziej problem z własnościami i z nimi, a nie z prędkością. I to jest, mi się wydaje, bardzo dobre podsumowanie. Mi też się wydaje, że Mercedes prędkość to ma tylko, że ciężko ją wyciągnąć z samochodu w momencie, kiedy jest po prostu tyłu tak luźne i, i, i nerwowe. Pan na to mówi tak jak Marko, że Mercedes zawsze jeździ z, dużą, z dużym ciężarem podczas testów. Wiemy to nie od dziś. E, nigdy nie jeżdżą z pustym bakiem. Czy jeszcze oprócz tego no, Mercedes prawdopodobnie tak. Znaczy na pewno. Pełnie, pełnie swoich możliwości pokaże w Bahrajnie. Jestem też przekonany, że samochód będzie szybki. Pytanie, czy będzie dobrze wyważony. Po prostu. I jak sobie poradzi Luis, jeżeli nie będzie. Co do Ferrari, powiem tak. Mam tak mało do powiedzenia, że nawet nie zrobię Time Stampa. Dlatego, że. Nie mówię nic ciekawego, mówiąc, ciekawego szczerze, że jeden wielki galimat jest Ferrari, jest tak jak w zeszłym roku. Nie, że taka wielka zagadka, że no Wszyscy wydawali, że większość ludzi sądziła, że ściemniają, bo po prostu patrząc na czasy, to było właśnie niemożliwe, żeby Ferrari tak nagle spadło tak nisko. A oni mówili, nie, nie, my nie ściemniamy. No i faktycznie nie ściemniali. No i teraz tak mówią, sami nie wiedzą, czego oczekiwać. E, wiedzą tylko, że będzie lepiej. to mówi tak, samochód będzie. E, e, samolot sprawuje się całkiem dobrze w porównaniu z naszymi oczekiwaniami. To nie oznacza, że jesteśmy szybcy, ale że rozwijamy samochód tak jak powinniśmy. Typowa wypowiedź Binotto, taka nic nie obiecuje, ale będzie lepiej, ale nic nie obiecuje i takie bo Naprawdę, teraz mniej się, mi się podoba że Matia. No cóż, więc wydaje mi się, że patrząc na to filozoficznie i na to kto jest na szczycie zespołu, forma Ferrari będzie zawsze taka jak się zachowuje binotto, nie? Taka niejasna, niejasna. Przypuszczam, że jest to jakiś tam no to będzie pewnie zespół, który będzie aspirował do tego, żeby walczyć na czele środka stawki, jeżeli taki środek jest. dziś przypuszczam, o trzecie miejsce, nie? Chociaż fajnie, bo gdyby walczyli z czy Także to na razie to jest i tak wróżenie yy, tak? To, to dopiero pokażą pierwsze yy, kwalifikacje. Przychodzimy, jeżeli jesteśmy w obozie włoskim, no to bardzo fajne, bardzo ważne mm, wiadomości yy, dla nas, bo przecież mamy zespół w naszych barwach. Yy, dużo dobrych oznak w Alfie o i tak, jestem zadowolony z pierwszego odczucia w samochodzie. Yy, teraz mamy tydzień na przeanalizowanie wszystkich danych, aby przygotować się do pierwszego wyścigu. W mojej opinii samochód jest lepszy niż zeszłoroczny. Yy. Przede wszystkim lepsza jest jednostka napędowa, to mogę potwierdzić. No tak, czyli to, to najważniejsza zmiana w jak to podkreślałem, podkreślaliśmy. Samochód sprawował się dobrze, także w ciężkich warunkach, a było dużo wiatru, a pomimo tego był całkiem do jazdy. To potwierdza to, co zobaczyliśmy w symulatorze i w tunelu aerodynamicznym, czyli to, co mamy tutaj przekaz, to jest bardzo pozytywny przekaz, mamy przekaz taki, że mają korelację, co było najważniejsze, mają przekaz, że silnik faktycznie jest o wiele mocniejszy, co też jest bardzo ważne i daje im naprawdę dużego busta. w zeszłym roku byliby wyżej, gdyby mieli normalny silnik, ten samochód nie był aż taki zły i to, bardzo ważne, tak, wszystkie zespoły mają problemy z wiatrem, mniejsze lub większe, ale mają. No to Alfa Romeo ma mniejsze problemy niż na przykład Williams, który jest po drugiej skali, co zresztą zaraz Joe Chassel opowie, o Williams jest dokładnie po drugiej stronie. Może się okazać, że w długo ściga będzie szybszy od Alfa Romeo albo trzech, ale potem ale poza tym będzie miał problemy, ale to za chwilę. Yy, wracając do drzwiega. Jesteśmy więc zadowoleni. A teraz musimy zaczekać na pierwsze kwalifikacje, aby potwierdzić to, co widzieliśmy. Jakie są nadzieje Alfy Roma po tych testach? Mamy nadzieję, że jako zespół będziemy w stanie częściej walczyć o wejście do pierwszej dziesiątki, więc może częściej wchodzić do Q3 i być bliżej czołowej dziesiątki w wyścigu. Aby przez cały rok utrzymywać się w strefie punktowej nie? i to byłby w ogóle, to był spełnienie marzeń faktycznie, gdyby Alfa Romeo osiągnęła coś takiego, że w każdym albo w prawie każdym wyścigu jest w stanie wywalczyć punkt 2-3, jak jesteście w stanie wywalczyć punkt 2 w każdym wyścigu, to tak naprawdę w części tych wyścigów jesteście w stanie wywalczyć 6 80 punktów, a jak naprawdę po farci to i z 17, yy, nie to żartuję, to akurat taki jest dobrze, punkt nie ma, yy, ale z 15. Nie? Tak więc to jest taki cel bardzo ambitny i jeżeli życie dobrze afirmało, to życzę, żeby to się właśnie spełniło. Kimi. Jeśli chodzi o wyczucie, samochód jest lepszy niż w zeszłym roku. Samo sprawia dobre wrażenie, ale myślę, że wciąż musimy zrozumieć charakterystykę nowego zestawu aerodynamiki. Wybraliśmy, aby jeździć na twardszych oponach i przejechać tak dużo okrążeń, jak się da. To było, myślę, że ze wszech miar te przygotowania Alfremu były bardzo mądre. Były takie, wiecie, oni się nie rzucali na afisz yy, i robili swoje, przyjechali bardzo dużo że nie mieli awarii. Wszystkie te sygnały, yy, to co powiedział yy wcześniej Dziowi i tak, to, to co się działo za Fórmą i to są witreskimi. Wskazują, że Alfa Romeo zrobi postęp w tym roku, więc tak jak no, przesuwam w takim razie cel, tak jak mówiłem, że obrona ósmej pozycji będzie y, już wielkim sukcesem dla Alfa Romeo, w tej sytuacji wydaje mi się, że musimy wierzyć wyżej. Siódma, szósta miejsca, jeżeli będzie zamieszanie w środku stawki, no zobaczymy jeszcze, ale no, to wygląda, wygląda teraz y, lepiej. Yy, myślę, że y, kwalifikacje za dwa tygodnie będą odpowiednim momentem, żeby założyć miękkie opony. Myślę, że jesteśmy szybsi niż na to, 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 co było u nas najlepsze pod koniec 2020 roku. Z moimi, przy, przy takim obcięciu y, aerodynamiki, no to, to jest już wiecie, duży skok, ale w dużym mierze dzięki silnikowi, oczywiście. Natomiast generalnie, jeżeli im idzie już teraz lepiej niż w zeszłym roku, a w tym roku przecież chcieli obciąć y, osiągi samochodów o 10%, no to skok jest duży. Ale czy to się przełoży na lepsze wyniki w wyścigach, to dopiero zobaczymy. Chodzi mi o to, że po prostu wszystkie inne ekipy się y, rozwijają pora przejść do yy, McLarena, gdyż yy, no, ma McLaren ma ten patent z dyfuzorem. Yy, na, kto, nie, nie, na co nie wpadł nikt inny? McLaren też jest jednym z takich czarnych koniów. Yy, koni, oczywiście. Yy, a w ogóle czarnego konia to on tutaj, to, na koszulce się wiedzieć. Yy, i, I tutaj. A, to ja jestem czarnym koniem sezonu. Nie, to jednak McLaren yy, po tych testach i dyrektor techniczny James Key opowiada o dyfuzorze. Mówi, tak, to normalne. Yy, Yy, to taki normalny pomysł, yy, jeśli chodzi o projektowanie samochodów, i jesteśmy trochę zdziwieni, że żaden inny zespół na to nie wpadł. Myślę, że zawsze miło, yy, jeżeli wymyślić coś, co jest unikalne, i tu się zgadzam, to jest jakiś taki fajny wyczyn. I ten jedna, jedna obszar, w którym być może w McLarenie się sprawę lepiej niż wszystkie inne ekipy, a to są przecież ekipy takie jak Red Bull, Ferrari i Mercedes między innymi. To w pełni zasługa naszego departamentu od aerodynamiki, chłopaków, którzy pracowali w grupie tylnej, tak? czy w grupie nad tylną aerodynamiką. To coś fajnie, mówi o tym, jak się, jakie są procesy organizacyjne projektowania aerodynamiki samochodów. Tak? że jest grupa aero, tak to oczywiste i jest tam grupa, wszystkie grupy mają swoje obszary i grupa, która pracowała nad tyłeczkiem, mówiąc w skrócie, zrobi dobrą robotę, ponieważ zdali sobie sprawę, że nowe przepisy dają taki, taką okazję żeby trochę tam, tam naciągnąć. Natomiast potem mówi, jak to auto skopiować, i mówi, że, no, że jeżeli będą się interesowali czy ich rozwiązaniem, czy ich dyfuzorem, czy na przykład podobą Mercedesa, to wyliczał tak, że najpierw bierze się auto, znaczy bierze się tą część do CFD, czyli do tej symulacji komputerowej. I tydzień zajmuje z, jakby wprowadzenie tego do systemu, żeby można było zacząć to testować w, w wirtualu i mówi tak, i potem trzeba, trzeba po prostu zrozumieć, jak to działa w Twoim samochodzie. To jest klucz. No tak, i to jest dość ważne, prawda? Można skopiować każdy dowolny element aerodynamiczny bolidu, zresztą nie tylko aerodynamiczny, ale każdy widoczny, no ale powstawienie go do Twojego niewiele to da, dlatego, że one mają tak one mają całą koncepcję, tak, która, to jest bardzo skomplikowana machina, bryła, która po prostu powietrze opływa, więc jeżeli wstawisz coś, co jest z innego samochodu żywcem, no to ono nie będzie w tym miejscu, nie, nie będzie miało tego, tej strugi powietrza, y, jaką powinno mieć w samochodzie, w którym zostało zrobione i też nie wyśle tego powietrza w to miejsce, gdzie powinno, no bo to jest inne auto, tak, więc tutaj to, co mówi, no klucz jest po prostu to, żeby sprawdzić, czy to będzie działało w Twoim samochodzie. Yy, I mówi, że ostatecznie jest to po prostu część znacznie bardziej skomplikowanej części samochodu. I tu ma rację, więc to samo czyste jednodniowsko pewnie nie będzie, nie, nie będzie ocen. Natomiast mówi tak, że prawdopodobnie tak, jeżeli to CFD wyjdzie, potem robisz testy na co zajmie kolejny tydzień lub dwa, a potem musi to wyprodukować. Te kroki są dość proste. Zajmie więc między 3 a 5 tygodni od momentu zrobienia zdjęcia, i wstawienia gotowej części do samochodu, kiedy naprawdę chcesz jak najszybciej to zrobić. Pytanie, czy ktoś będzie tym śladem, prawda? On mówi, że jest przekonany, że wszyscy zapomną o tym, kiedy wrócą tutaj do Bahrainu za dwa tygodnie, że to jest tak nieznacząca, nieznacząca modyfikacja. Pytanie, czy to znowu nie jest ściema, czy to nie będzie jakiś hit, czy, No, jeszcze czas pokaże. Że tam wiecie, no są takie. Było takie pytanie na lajkę, czy może to jest tak, jak Brown zrobił. Zresztą nie tylko Brown wtedy, akurat to był jeden z zespołów, ten, który najlepiej to rozkminił, yy, Numer z podwójnym w 2009 roku, czy to nie będzie tak samo. Ja powiedziałem, że nie, no raczej nie, że. Ale teraz, jak się stanowię, kto wie? <śm> <śm> może, może właśnie coś tutaj jeszcze ukrywają chłopaki. Wątpliwości w sprawie Fernando, to jest dość krótki wątek, ale rzuciło mi się w oczy taka wypowiedź Davide Brivio. To jest to prawda nowy człowiek Formuła 1. i Co tu dużo mówić, mimo że jest tak wyśmienitym specjalistą, jeśli chodzi o sporty motorowe z wielkimi dokonaniami, no to jednak Formuła 1 za dobrze nie zna. I Brivio mówi tak. E Esteban ma przewagi nad. Znaczy, nie. Tak, tak, ma rok przewagi, jeśli chodzi o ten zespół i teraz możemy zobaczyć jego prawdziwy potencjał, tak? Dlaczego dopiero teraz? To już nie miał wcześniej kolegów z ekipy. Jeśli chodzi o Fernando, widzę kierowcę, który jest sprawny i zmotywowany. To bardzo pozytywne dla, dla całego zespołu, że mamy taki typ kierowcy, który wszystkich innych zachęca, aby dawali z siebie wszystko. To znaczy, że ten, aha. To nie brzmi jak, no Fernando wrócił i znowu rozwala system i to, Fernando, kurde, to staro dobry Fernando To nie brzmi tak, nie? W tym sensie, że, no, o ma przewagi i teraz w końcu możemy zobaczyć jego prawdziwy potencjał i ten. A Fernando chodzi po w zespole i zachęca gdzieś, żeby lepiej pracowali. Mniej, mniej, mniej więcej to. Fakt, że on wraca do najbardziej wymagających wyścigów w sporcie. Pokazuje jego motywację. Znowu mowa o motywacji, że podkreślenie, że wraca do najbardziej wymagających wyścigów przez tych dwukrotnie niż świata. Jeden z najlepszych kierowców w historii 1, moim zdaniem. Nie ma co do wątpliwości. I jakże tutaj nagle to pokazuje jego motywację. Fernando będzie miał dobre wyniki i tego samego do Stebana odpowiedzi, nie. wątpliwości. Fakt jest taki, że po pierwsze nie zna jeszcze dobrze Formuły 1, a po drugie Fernando nie pokazał jeszcze wszystkiego, być może jeszcze do tego nie doszedł, a być może po prostu nie chcę tego pokazywać, to jest naprawdę szczwany lis. Ale okiem, z, z moim zdaniem, z tych wypowiedzi wynika, że Fernando Anoso nie zrobił jakiegoś ogromnego wrażenia nad swoim dyrektorem sportowym podczas testów. A jak będzie naprawdę? to się przekonamy za niecałe dwa e, tygodnie. Gone with the Wind zatytułowałem ten dział, już pisałem o tym na tym na Twitterze i na Facebooku. E, Raz opowiada o słabościach w To są bardzo fajne wypowiedzi, które pokazują w ogóle no, takie trochę te dramaty formułowe, dlatego pasuje Przeminął z wiatrem, takie trudne wybory i tak dalej. Nie? Co, samo życie. Mm. Te warunki w pewnym sensie wyciągnęły to, co najgorsze w tym samochodzie, ale tego wcześniej oczekiwaliśmy. To jest ważne zdanie, czego oni się tego spodziewali. Więc na razie nie ma jeszcze żadnego sygnału, że, że zniszczyliśmy stratę do zespołów z przodu. Sądzę jednak, że nasza forma będzie się bardzo wahała. Myślę, że w naszym przypadku zobaczycie efekt jojo w tym sezonie. Tylko przedłużonego, nie że. A potem. Tak, tak się wydaje, nie? Bo z tego, są widalej. Myślę, że w pewnych wyścigach będziemy szybcy, a w innych bardzo wolni. Nasze wyniki dość często będą w rękach wiatru. W rękach wiatru, nie takie... głębokie. W rękach, ręce wiatru. Wiatr potrafi nawet podtrzymać, jak mocno wie. Eee, nie, przepraszam, powiedziałem to, że nabiłem się z George'a. To są bardzo fajne wypowiedzi, bardzo ciekawe. Eee, tak jak powiedziałem, te warunki eee, przez ostatnie trzy dni mm, to są najgorsze warunki, jakie, jakie mogliście zobaczyć w, w przypadku naszego samochodu. Ale już przed sezonem, czy to pokazało tylko, potwierdził tylko to, co widzieliśmy już przed rozpoczęciem tych przygotowań. Nasz samochód jest niewiarygodnie wrażliwy na podmuchy wiatru. Pozytywy są takie, że jeżeli wiatr wieje we właściwym kierunku, samochód jest bardzo szybki. Przepraszam. Nie, bo to jest aż zabawne, nie? w sensie, że wiatr może 360 stopni, więc pytanie pod jakim kątem, nie? I jak to musi być ustawione, żeby to był ten wiatr, żeby zawsze było dobrze? Więc kiedy będziemy jechać na tory, na których wiatr będzie trochę mniejszy, a będzie, a tor będzie może trochę szybszy. Czyli chodzi o to, że na torach, na których no, na szybszych torach typu, nie wiem, dajmy na to Monza czy Montreal, wydaje mi się, że się też w to chyba, bo na Montreal są wolne zakręty i to nie będzie pasowało. No ale co, co, coś takiego, no samochody które są szybsze, nie wiem, może spa. No to w, na tych torach będą szybcy, że, to, czyli co ją de facto mówi, że to są no, jakieś określone top-torów, typ torów wyścigowych, zatem się kryje głębsza filozofia całkiem niegłupia, Tak raczej mówi, że jeszcze auto mocno mieszkuje przy niższych prędkościach i przy dużym wietrze, to ciekawe, nie? że samochód wrażliwy dynamicznie przy niskich prędkościach, Monaka raczej nie paszają w takim razie, eee. no i jeszcze raz, to był świadomy wybór, eee. mega, mega ciekawa sprawa. Postanowiliśmy pójść tą drogą, aby zyskać więcej docisku, ale e, ceną za to jest większa wrażliwość. Czyli Uniabs idzie w, 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 w kierunku postu maksymalnego docisku, no ale nie jest w stanie zrobić auta, który ma dużo docisk i jest tak, mimo tego jest niewrażliwe aerodynamicznie, jak to robią najlepsze ekipy, więc w związku z tym uznanie jest nie ma auto, które będzie po prostu miało mega docisk. Ten dobry docisk to może się naprawdę się, bo ktoś powie, no jak to, dobry dociskasz przetory. Ich dobry docisk na szybkich torach, to jest mniejszy docisk w innych samochodach. To była nasza decyzja, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że gdybyśmy mieli stałe tempo na poziomie takim jak w zeszłym roku, to stale nie zdobywalibyśmy punktów. Jeśli będziesz szybki, tylko w dwóch wyścigach, na ten przykład, i. Potencjalnie ukończysz wyścig na 8 lub 9 pozycji. A nie, że potencjalnie kończysz sezon na 8 lub 9 pozycji w mistrzostwach świata konstruktorów Światach Konstruktorów. Mnie chodzi o to, że te ekipy to są na dole, no to zaraz o tym powiem. No to nie walczyły regularnie o punkty, tak? Tylko były trafiły się 2-3 wyścigi, kiedy się udało po prostu. Has zdobył 3 punkty w zeszłym roku, Alfa Romeo zdobyła 8. Yy, I staramy się być tak szybcy jak możliwe w momencie, kiedy będą sprzyjały nam gwiazdy. Pozytywne jest to, że ma... myślę, że księżyc ma więcej różnego okre z wiatrem, ale znowu też nie jestem jakimś takim specimem pogody. Pozytywne jest to, że mamy szybki samochód wyścigowe. Niestety to, gdzie będziemy błyszczeć, jest prawie poza naszą kontrolą. Czyli takie pozytywy w negatywach. To naprawdę jest bardzo ciekawa koncepcja, bo faktycznie. On ma rację, nie? że takie zespoły jak są na dole, tylko pytanie, znaczy z hasem to moim pewnie pozwoli wygrać. Natomiast Alfa chyba będzie wierzę w to, że będzie już tak jeździła, że będzie, no właśnie tym zespołem, który będzie regularnie zdobywał punkty, więc mam nadzieję taką, więc przynajmniej nie będą w tej strefie szczęścia, w którą ciągle celuje Williams, To, poka to tu Williams pokazuje, że tak naprawdę... To, co, na, na co liczą, to to, że będą na chociaż na ósmej pozycji mistrzostwa świata konstruktorów, co z ich punktu widzenia byłoby ogromnym sukcesem. I mówi jeszcze o rywalach, mówiąc, w wymieniu Kimi wygląda na bardzo, bardzo szybkiego bez cienia wątpliwości. A chłopaki ze środka z stawki też wyglądają na szybkich, więc tak musimy zaczekać, aby się przekonać. Teraz jeszcze bardzo zostaję przy George'u, dlatego jest strasznie lubię George'a. On jest mega inteligentnym facetem, i takim charakterystycznym jest z nim taki element, z którego można się nabieć. na zasadzie, że o, o, głupek głópek tu taki, że. No wiecie, takie charaktery. On jest mega łebski, nie mega kombinuje. Jest świetny w komunikacji. Bo teraz co mówi na temat Louisa Hamiltona i jego w kontekście swoich perspektyw na startym Mercedesie. Mega inteligentny koleś. i Fajny. Myślę, że ma w sobie jeszcze kilka lat, jeśli chodzi o Formułę 1. Ale posłuchajcie tego wywodu, to czy postanowiłbym kontynuować starty przez kilka, jad... le... przez kilka kolejnych lat? Sądzę, że każdy wielki sportowiec prawdopodobnie z przyjemnością odchodzi, będąc u szczytu formy. I sądzę też, że nikt nie wie, jak szybki będzie Mercedes w sezonie 2022. Więc to, co on mówi, że jak Louis zdejmie w tym roku mistrzostwo świata, no to najlepiej wiecie, odzejdzie ze sceny niepokonanym, prawda? Jak Alonso na przykład, w 1993 roku, tak? zostanie jako mistrz świata. Jak nikogo Osberg w 2016 roku, no. No, no, no. Więc tutaj mówi słuchaj, Louis. No, ty, b, b, Louis ma w sobie kilka lat, to jest, z drugiej strony kto wie, co będzie w 2022 roku? nie? Czy będzie miał taką formę i czy Mercedes będzie miał taką formę? E, on zdobędzie swój ósmy tytuł mistrza świata w tym roku. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. E, statystycznie będzie najwspanialszym kierowcą wszechczasów. E, i będzie miał szansę, aby odejść będąc na topie. Przemienia się film Incepcja, nie? że jest tam taki tak, że jest jedna rzecz, która tak szczególnie jest jest bardzo ta highly contagious, tak, bardzo zaraźliwa i persistent, tak, czyli taka uporczywa i że e, męczy Cię i, i tak przyjmie kontrola nad Twoim umysłem i to jest idea, nie? No to tutaj właśnie George próbuje tylko on... Niestety nie może wynająć Leo, żeby, żeby zrobić to tak, jak się to robi po w wincepcji, więc stara się po prostu na razie w, 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 trady, tradycyjnymi środkami przekazu ten pomysł zasiać. E... Steiner przyznaje, że has jest nowym Williamsem. Znaczy, że będzie prawdopodobnie. E... Wlicza się, że podczas testów jechali ponad sekundy wolniej od kogokolwiek i prawdopodobnie nie ukrywali prędkości, nie? w sensie, że nie jechali z pełnymi zbiornikami i, ten, i silniki kręcili tak, jak im Ferrari pozwalało. I przyznaje, na, na, na pytanie, stanie przyznaje, że mogą zająć dziesiąte miejsce. Takie, jest taka możliwość. Jeżeli to się wydarzy, musimy nad tym popracować. To jest nasz wybór, aby zrobić rok tej transformacji, tak? bo dla nich to jest niby rok transformacji. Więc musimy teraz się z tym uporać, stawić temu czoła. Uznaliśmy, aby to zrobić, ponieważ to jest dla nas najlepsze rozwiązanie. Czasami musisz zrobić krok wstecz, aby potem zrobić dwa kroki naprzód. To może zadziałać w ich e, przypadku, dlatego że, e, biorąc pod uwagę, jak blisko się, jak bardzo się zbliżą do Ferrari, a Ferrari nie będzie wiecznie szóste, to jest, e, prawdopodobnie to się sprawdzi, mówiąc szczerze. E, no ale póki co, faktycznie dostaną most ostrów Dubsko. E, po, podjęliśmy wybór, znając e, potencjalne konsekwencje. Więc e, nie jest tak, że będę zaskoczony, jeśli to się wydarzy. Ale e, bardzo chwali skład, mówi, że nie, inaczej mówię o składzie. Że to oczywiste, że skład złożony z kierowcy nowego i z kierowcy doświadczonego byłby lepszy, ale to jest coś, czego nikt nie próbował zrobić, to mówi to, co oni. Ciekawa konstatacja po testach, swoją drogą. Może dwóch kierowców debiutujących będzie się naciskało i będą przez to robili wszystko, co w ich mocy. Musimy próbować nowych rzeczy. Jeżeli ten wybór nie zadziała, spróbujemy czegoś innego. Czyli co, wywalą y, po roku Mika Schumachera? E -e, nie sądzę. Prędzej ma ale Mazepin daje im kasę. Ale jak będą Ferrari, w Ferrari, no to w tym momencie, hmm? jeżeli ktoś odpadnie z tego składu, to będzie Mazepin. Ale moim zdaniem na dwa lata powinien mieć kontrakt. No, i mówi, że jest pod wrażeniem tego, co robią e, e, ci e, jego kierowcy. Jestem mile zaskoczony. Nie sądziłem, że będą tak dobrze przygotowani. E, czuć też entuzjazm, ponieważ są młodymi ludźmi e, w zespole. E, wiemy, że będą problemy e, z osiągnięciem samochodu, ale wszyscy wiemy, jaki są wroć kierunek. No, będzie wesoło, nie? W, w hasie będzie wesoła. Natomiast było takie dość interesujące, e, taka anegdota, która też trochę mówi o tym. Moim zdaniem, jak nikt jest traktowany. I to, to jest mi trochę szkoda, tego e, była taka m, sytuacja, że e, Schumacher pod koniec sobotnich jazd zjechał na kolejny pit stop i po prostu mu Jacka nie, nie odczepili, podnośnika, i odjechał z pozycji. Nie, to się czasami zdarza w formie, no, jest sporo takich z, z tych ujęć w internecie. I e, on mówi tak, byłem naprawdę przestraszony, ponieważ nagle nie wiedziałem, co się dzieje. Czy ja coś zrobiłem źle, czy nie ostatecznie było to nieporozumienie. No to normalne, nie? Nowy kierowca i tak dalej, to w sumie jest to dość zrozumiałe, tak? Nie jest tak, że szczerze, no to jest po prostu do niego coś nowego. Nie widzisz pewniaka, to jest nowy zespół i tutaj, no... Każdy kierowca może się tak poczuć, mówiąc w skrócie. Natomiast co mówi Steiner. MIG zareagował bardzo dobrze. Kiedy dostał wiadomość przez radio, że powinien się zatrzymać, natychmiast się zatrzymał. No i tu wam powiem, że no to mnie przekonuje. To jeżeli faktycznie kierowca w do forum jeden po komendzie Stop się zatrzyma, to, i to, je, to jest imponujące, to ja się zastanawiam, jakby, co te pozytywy mają przykrywać. Nie no szczerze, to taki Ja go bardzo lubię, on w ogóle no, to jest takie serdeczne i miłe i takie wręcz dowcipne trochę. Pewnie dostał pytanie dziennikarza i odpowiada, nie? No, no tak, była taka sytuacja tego. Natomiast no to jest zdradzieckie takie podejście, no, trochę jak, jakby, no szczerze, był nie wiem kierowcą specjalnie troski Mick Schumachera. Chyba tak nie jest, nie? Że nagle tutaj, o, że się zatrzymał, to że wow, świetnie się spisał, bo stanął, jak mu powiedzieć, żeby stanął nie spowodowała żadnych uszkodzeń. Nie, no Szczerze, szkoda nie Mika w tym momencie, bo jednak wiecie, że nie ma on jakiejś najlepszej opinii, ale szczerze jak najlepiej, jak każdemu kierowcy, żeby pokazał, że się mylę. E, a to go staje w takim trochę świetle, jakby tak, no naprawdę, no, tak jak to ja to trochę przedstawiałem i teraz przykro mi, bo realnie jego ojca uwielbiałem na przykład jako kierowca i też szanowam jako człowieka, nadal szanuję. Natomiast e, no, jego nie, znaczy inaczej, on, on nie, nie jest tak dobrym kierowcą jak Michał Schumacher, tak? To, to, to na pewno. Natomiast no, cały czas jak najlepiej i jest mi przykro w tym momencie. Mówiąc w skrócie, nie. można powiedzieć, że to była część jego treningu, ponieważ już zrobił tak wiele stopów, ale tak nie było. Czyli tutaj kończę z humorem. Gitterstein, też i jeszcze raz zwrócił to moją uwagę, dlatego że jest trochę wręcz krzywdzące względem Mika i to nieintencjonalnie, to nie ma żadnej pretensji. To po prostu chodzi sama z siebie. Pokazuje, no, jaki są obraz Mika w zespole, e, nieintencjonalnie. Wiszcząc e, Stan Martin wetel siła spokoju. E, mówi, że się za, za bardzo nie przejmuje e, tym, co się dzieje. E, to, to jest fajna wypowiedź. Może to kwestia wieku, może to kwestia doświadczenia, ale prawdopodobnie 10 lat temu e, bybym e, teraz e, spanikowany. Mega fajna wypowiedź generalnie, taka życie i prawdziwa, e, ale Potem znów, co, w czym pomogłaby mi ta, pani, ta panika? Prawdopodobnie w niczym. Stara, no i mówi, że dalej starają się robić rzeczy i poprawić to, co mają, no i że ostatecznie, że udało się pojeździć i że to były bardzo użyteczne okrążenia, że mogło być lepiej, mogło być gorzej. Myślę, że chodzi o to, aby zachować spokój i tak, robić dalsze postępy. Myślę, że. W, mega dobre podejście, prawda? Nie ma sensu tutaj się. O, co nie robi, i tak dalej po prostu, bo, prawdopodobnie to jest jedna z tych rzeczy, które sprawiły, że został czterokrotnym mistrzem świata, mając pe pewne inne słabości. No i mówi też tam, że. I to też ma w sumie rację, że nawet ci kierowcy, którzy zrobili dużo okrążeń, biorąc pod uwagę, że były tylko trzy dni testów, nie zabrali wszystkich informacji na temat samochodów opon i tak dalej. Także nikt tak naprawdę nie będzie do końca przygotowany do tego sezonu. I tu też ma rację, nie? że po prostu procentowo nie, nie stracili aż tak wiele. Początek sezonu pewnie będzie trudny, ale wydaje mi się, że też zobaczyli jakieś o, oznaki dobre w tym samochodzie, nie? Że, że, że potencjał mają na to, żeby walczyć jakby w pierwszej połowie stawki. I tyle jeśli chodzi, jeśli chodzi o stana Martina. No, myślę, że to wyniki ostatecznie były złudne, także że w ostatniej nie jest aż tak źle. I na koniec, Pezda na, na temat tego, czy bolidy są już blisko zeszłorocznych osiągów. Pamiętajcie, że te zmiany, czyli głównie aero, wycięcia w podłodze, wloty powietrza chłodzące do hamulców i, i w, 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 w krawędziach dyfusora, miały obniżyć o 10% docisk dynamicznych, więc także znaczącej prędkość. Plus jeszcze nowe opony Pirelli cięższe, kierowcy się bardzo skończyli. Tymczasem Mary Zoli mówi, że jego zdaniem w porównaniu z tym wstępnym planem, żeby było mniejsze tecisko 10% udało mi się osiągnąć 4-5% patrząc na ich dane jeśli do tego rozważymy że prawdopodobnie warunki na torze nie były idealne a do tego jeszcze ograniczenie docisku a do tego jeszcze wliczymy ilość paliwa i po doliczeniu właśnie tych różnic w ilości paliwa sądzę, a oni lepiej wiedzą <grym> jakie są tak powiem tych danych Yy, wierzę, że yy, ostatecznie nie zobaczymy yy, różnicy yy, osiągów w porównaniu z zeszłym rokiem. Tak? Czyli jego zdaniem, z, z tego można wyczytać, że samochody są niemalże na poziomie te, tego, co było w zeszłym roku pod koniec. Co pokazuje ostatecznie to, jak niesamowity sport mi sformułuje ten tak jak prężny. Jak ciężko ją powstrzymać. Ciekawe, kto się będzie miał przy budżetowych. Dobrze, moi imię. dziękuję Wam bardzo za to spotkanie i teraz tak, planuję, żeby wrzucić w środę program o który zrobiliśmy z Aldoną. Myślę, że to fajnie. Zapraszam Was serdecznie i potem gdzieś z tobą się pod koniec tygodnia spotkamy. Tak więc dzięki wielkie i do zobaczenia wkrótce.